No i witam bardzo serdecznie. Dawno nas tutaj nie było. Rozmowy żołnierza z policjantem Aleksander Siergiej i Paweł Kuliński. Znacie już nas troszeczkę. Dzisiaj poruszymy troszeczkę taki temat. No, moją prośbę dzisiaj to rozmowa, ponieważ ja, Paweł, tobie mówiłem, bo troszeczkę takich kilka rozmów przeprowadziłem z policjantami, którzy są w służbie. No i cóż, no i schodzą takie, co mnie zaciekawiło, że zeszły takie informacje, że wyżsi przełożeni dostali rekomendacje, polecenia, można by to było nazwać, że policjanci w ostatnim okresie wydają, czy tak inaczej, za dużo pouczają, nie wystawiają mandatów. Z tego, co się zdążyłem zorientować w trakcie tych rozmów, to jest to, że policjanci, no kuźwa, no, że są myślący policjanci, krótko rzecz mówiąc, widzą, że ludzie nie mają co do kotła włożyć i nagle im się nakazuje wręcz, no, są naciski, żeby oni przynosili jak najwięcej mandatów, żeby przestali pouczać wręcz, co mnie zaciekawiło i chciałbym, żebyś mi powiedział, jak to wygląda w twoich oczach. Zostali oni poinformowani, że do jednostek zostaną, że tak powiem, wysłane osoby, jak oni się to nazywają w waszym chyba żargonie, kontrolni, którzy mają oceniać policjantów z ich pracy, czyli kto ile mandatów wydał i tak dalej. A w stosunku do tych, którzy są zbyt, powiedzmy, tacy dla ludzi, nazwałbym to, no bo tak to niestety widzę, którzy dają za dużo pouczeń, mają oni w stosunku do nich, mają być wszczęte postępowania wyjaśniające, jakoś tak to. Paweł, powiedz mi, jak to jest i jak tym ludziom można ewentualnie pomóc, jeżeli takim się sprawia, znaczy jakim takim się stawia jasno sprawę, bo sobie nie wyobrażam być policjantem, przychodzić do pracy i być rozliczanym z tego, albo być złym policjantem w oczach przełożonych, bo ja za dużo pouczam. No tak to wygląda, słuchaj. Jak to jest? Co, w pieniędzy brakuje w policji? Szukają czajniki, każą wywalać, szukamy oszczędności, a z drugiej strony szukamy znowu jakichś pieniążków, które trzeba by było podzielić? No to jest w ogóle fajny temat, ale jak ty to widzisz, powiedz mi? Zacznę od końca może. Jeżeli przyjeżdża kontrolny i będzie kontrolował jakość, efektywność służby, to się fajnie nazywa u nas. Piękne. Jakość, piękne słowo. Tak jest. To trzeba się takiego przełożonego kontrolnego zapytać, czy policją rządzi praca i to, że jesteśmy na ulicy, czy rządzi statystyka. Rzekomo statystyka jest tylko gromadzona. Tylko tu jest problem. Bo jeżeli ty jesteś na mieście, bo powiedzmy kręcisz się, patrolujesz. Ktoś ci widzi, ktoś ma niecne zamiary i widzi, że jesteś. Przechodzisz, przejeżdżasz, nieważne. I za przeproszeniem nie obrobi tego sklepu, nie wybije szyby, nie da w niuch innemu, który tam powiedzmy zasłużył, nie zasłużył, nie dojdzie do niczego. Mhm. Oni tego nie mają jak zmierzyć. Twoja obecność w tym miejscu, oddziaływanie prewencyjne, do czego została prewencja powołana, oni nie mają tego jak zmierzyć, bo nie mogą przewidzieć, że mogło być tyle zdarzeń, ale że ty tam byłeś, tych zdarzeń nie było. No bo ich nie było. Ale mandaty, pouczenia, kontrole drogowe, jakieś inne pierdolety, no to już jest na papierze. Wylegitymowano osób. W związku z czym? Jaka podstawa faktyczna? Podstawa prawna jest zawsze. Jaka podstawa faktyczna? Podejrzenie popełnienia wykroczenia. To popełnił czy podejrzenie? Dopuścił się czynu zabronionego wedle ustawy? Czy wróżymy z fusów i wydaje nam się, że ten kierowca, który jedzie bez dokumentów i będziemy go zatrzymywać, bo on może nie mieć dokumentów? Na jakiej podstawie ty stwierdzasz, że ten kierowca jedzie bez dokumentów? Jakie ty masz podejrzenie? To za przeproszeniem, ten kierowca może mieć podejrzenie, że policja jeździ bez dokumentów, bo też jedzie jak melepeta 25 na godzinę. W środku dnia. Tak. Na przykład. I tam je blokuje ruch. Ktoś powie, patrolują. No ale też blokuje ruch. No i teraz to, czego oni wymagają od tych, kurczę, policjantów, czyli co? Ja rozumiem tego, jakby oni za chwilę mieli usłyszeć, żeby szukali na siłę, więc wiesz co, no usłyszałem właśnie jedną taką opinię, jeden właśnie z tych kolegów policjantów to powiedział, to ja nie rozumiem, to już mam teraz chodzić od człowieka do człowieka
i bez żadnej podstawy żądać jego wylegitymowania, rozumiesz? No, tak, o co tu chodzi? Tak, dokładnie tak to, do tego zmierza. Do tego zmierza, że powiedzmy jesteś w rejonie miasta, w rejonie wsi, gdziekolwiek cię postawił, wyznaczył ci rejon służbowy, nic się nie dzieje. Każdy obywatel korzysta z pasów bezpieczeństwa, jeździ samochodem prawidłowo, sygnalizuje wszystko, przechodnie korzystają z pasów, nikt na czerwonym, wszystko jest cito, tak? Tak. No i teraz co? Wracasz po 8 czy po 12 godzinach z roboty, ze służby, do komendy, nie masz nic, no bo nie miałeś podstawy faktycznej, nie miałeś tego podejrzenia, nie było sprawcy wykroczenia. On cię ma przełożony, za przeproszeniem, jebać za to, że nikogo nie wylegitymowałeś? To jest to, co powiedziałeś. Za chwilę będzie, panie, wyskocz pan z dowodu, daj pan dowód, bo mnie na komendzie zarypił, jak nie będę miał nikogo wylegitymowanego. Statystyka, pieprzona statystyka. Wiesz, ja rozumiem te naciski, bo tu chodzi o kurwa o nagrody, o takie inne rzeczy. Kto je bierze? Na dole. Tak, i kto je bierze? Na dole wykonują czarną robotę, nie mają z tego nic, a tutaj z drugiej strony ci się wykasują i słuchaj, a jak to jest, przychodzą karierowicze, wpadają albo na chwilę, a ich interesują tylko statystyki. Najgorsze jest, że często słyszę o takich osobach, które nigdy nie były na ulicy, a wymagają. Nie znają w ogóle tego świata, noszą mundur policjanta, ale oni czasy się zmieniają, są zawsze, a oni ciągle są w kontrolach. I teraz powiedz mi, Paweł, no kurczę, no nie wyobrażam, wrócę tak troszeczkę do początku, nie wyobrażam sobie przychodzić do roboty i skąd ja mam wyczarować te mandaty? No przecież to jest ewidentne, rozumiesz, co można tym, powiedz mi, jak tacy policjanci mogą się zachować, żeby zatrzymać to szaleństwo? Słuchaj, ja tu właśnie słyszałem taką opinię, że właśnie jeden, i to było super, że właśnie jeden z policjantów bardzo się zdziwił, że to kierownik, jego kierownik w końcu fuknął i powiedział, ale co ja mam, i nie dość, że mam mało ludzi, oni są wywaleni, bo ludzi jest coraz mniej. Nawet wiem, że na służbach potrafią być służby mieszane z jednego komisariatu, tu nie ma ludzi, tu dosyłają, tych ludzi jest coraz mniej, mówiliśmy o tym nieraz. I teraz, co i się pytał, co ja mam teraz, kurczę, ich wysyłać i co, na siłę? Skąd oni mają wyczarować te zdarzenia i tak dalej? Wiesz, się no już wkurzył, więc no to dobrze, jak taki kierownik, załóżmy, też to widzi, tak? Ale Paweł, do czego to doprowadzi? Co, policjanci mają być karani i teraz, no to jest, rozumiesz, no jak oni mają się zachować? Czekaj, to jest presja, to jest nacisk, bo na przykład wiem, jak jest do tej pory. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, było, bo z fotoradaru, bo z radaru nie mogę pouczyć, tak? Bo się nagrało, bo nie mogę pouczyć. Za każde wykroczenie można pouczyć. Wiadomo, wszystko zależy od okoliczności, gdzie kto popełnił i tak dalej. Jakie są warunki? Rozmawialiśmy zresztą już o tym niejednokrotnie. Tak. To jest po prostu strach na policjantów. Jeżeli nie wylegitymujesz, jeżeli nie nałożysz, nie przyniesiesz mandatu w zębach, w cudzysłowie. No. Niektórzy i tak się potrafią wyrażać, przełożeni niestety. No. To będziemy ci robić postępowanie za nieefektywność. Wyślemy cię na delegację, dalej straszonko. Jest ale presja. Czekaj, nieefektywność. Teraz czekaj. I teraz tak, taki policjant, jeżeli ma taką, a nie inną służbę. Na jednej służbie mu podarzyło, miał legitymowanych, interwencje, cokolwiek. Podarzyło, zmierzyli wynikami, że coś zrobił. Na drugiej służbie nie zmierzyli tymi wynikami, ale on swoje zrobił. Był w wyznaczonym rejonie, do niczego nie doszło. Czyli jeszcze zrobił więcej, bo ludzie byli spokojni, nic się nie działo, nikt nie musiał nikogo ratować, nie wiadomo. No było... można powiedzieć, dobra robota. Najlepsza. To jest najlepsza robota. Mhm. I teraz jeżeli jakikolwiek przełożony by przyszedł do policjanta i pisz mi notatkę, polecenie gębowe, pisz mi notatkę, dlaczego nie miałeś wyników, to taki policjant powinien powiedzieć, proszę to polecenie na piśmie, na jakiej podstawie? Właśnie. Olek, to jest to samo, co było w wojsku ze szczepionkami, na gębę. Idź się zaszczep, bo nie pojedziesz na kurs. Tak, i napisz dlaczego. Słuchaj, bo ja usłyszałem coś takiego, że oni... Ci, którzy są nieefektywni, tak jak ty tu mówisz, już mi weszło w banie, jest ta nieefektywność, to oni, słuchaj, teraz siadają na dzień następny i z samego rana napieprzają minuta po minucie, godzina po godzinie, gdzie byli, co robili. Rozumiesz? Nie wiem, u nas to się Tewo nazywało, was co, notatniki czy jakoś tak? Nieważne. Otwierają swój kajet. Służbowa z przebiegu służby.
Tak, i rozumiesz, i jest wałkowane, i taki, przecież to kurwa na psychę siada. Co oni mają robić? I jeszcze coś, Paweł, słuchaj, z policjantami, z którymi ja rozmawiałem, i pozdrawiam tutaj tych policjantów, którzy mają takie podejście, on mówi, ja będę teraz cytował troszeczkę łaciną, bo policjanci też są już wkurwieni, rozumiesz, już jest mnóstwo tych policjantów takich, że oni po prostu już są wkurwieni i mówią tak, to ja kurwa sam do gara nie mam co włożyć, wiem co ludzie kurwa przeżywają, mi nie starcza, a ja mam robotę i ja mam im karać i iść szukać na siłę i karać tych ludzi, jak oni nie mają, jak oni nie mają pieniędzy. I tu zwrócił na mnie uwagę, właśnie jeden z kolegów, że on udaje się w miejsce zdarzenia, to w jego obowiązku jest zrobić, powiedzmy, taki wywiad. On tą osobę potrafi zapytać, czy on pracuje, czy on nie pracuje, jakie ma źródła dochodu, wyciąga z niego jakieś informacje, żeby to dostosować do danej sytuacji, czy on tego człowieka nie wpierdoli w kłopoty. I on widzi, że to jest, kurwa, jemu się nie przelewa, on ocenił sytuację, on tam był, on zdecydował się jednak na pouczenie i mówi, ja zachowałem się fair, bo pouczenie po prostu dałem, nie musiałem karać mandatem, taka była moja ocena i teraz mnie za to chcą karać? Rozumiesz, no Paweł, ja sobie nie wyobrażam, dlatego cię poprosiłem o tą kurwa rozmowę. Kolejna sprzeczność, poczekaj. No. Teraz tak, policjant był na miejscu zdarzenia. Tak. To policjant ocenił okoliczności, to co powiedziałeś, opisał miejsce zdarzenia, zobaczył co się stało, czy to jest, nie wiem, szkoda wielkiej wartości, czy jakaś bzdura i tak dalej. I on, rozeznając sytuację, nawet tego sprawcy, który jakiegoś tam czynu zabronionego się, jakiegoś wykroczenia się popełnił, ale to policjant podejmuje tą decyzję, a nie przełożony. No jeżeli, teraz, jeżeli generał jeden z drugim jest kurwa taki mądry, to niech idzie i niech sam sobie tych ludzi karze, nakłada mandaty. Jest takim samym policjantem, bloczek mandatowy w zęby, na ulicę zapraszam. No bo jeżeli, no i tu powiedziałeś coś fajnego i teraz jak oni chcą to postępowanie wyjaśniające czy coś tam, co, pójdą do tego człowieka i co, no nie, jednak trzeba ukarać, przecież to już jest zakończone, no dobrze, rozumiem czy nie, więc czyli rozumiem, te całe postępowania to jest po prostu wywieranie jakiegoś nacisku, kurwa, żeby danego policjanta przywołać do porządku, no bo jak go mogą ukarać albo co mogą zrobić, jak udowodnią, że przecież ocena sytuacji była. Ja kurwa tego nie rozumiem. To jest dosłownie, to jest wywieranie nacisku kurwa na policjanta. Rzekomo w policji pouczenie nie zakańcza, że tak powiem, drogi prawnej. Przełożony zawsze może dalej wystąpić, ale to już przełożony może dalej wystąpić z wnioskiem o ukaranie, ale to policjant musi napisać jeszcze tą notatkę, dlaczego pouczył i ten cały opis sytuacji. W momencie to jest spore. Ale to jest polecenie gębowe. I teraz tak, mamy tu do czynienia właśnie ze statystyką. Tu jest wywieranie presji, wywieranie statystyki, czyli kurna, jeżeli ktokolwiek z przełożonych odważy się, tylko tu jedność policji i ci, co mają troszeczkę więcej rozumu, nie powinni się dać na gębę zaszczuć. Bo przełożony z presją, ze stanowiska będzie wywierał presję, będzie szczekał za przeproszeniem na tego policjanta, tylko po to, żeby presję wywrzeć, bo masz przynieść mandaty, bo takie są polecenia z góry. To teraz proszę mi, na jakiej podstawie prawnej ja mam i przez kogo wydanej ja mam te mandaty nakładać? Dlaczego mi się zabiera możliwość decydowania na miejscu zdarzenia o podjęciu takich, a nie innych środków karnych? Jeżeli on ukaże, to się nikt nie czepia, nikt nie sprawdza, czy dobrze ukarał, czy to nie była właśnie, czy policjant dopełnił wszystkiego, czy się nie rozpytał, w drugą stronę, czy się nie rozpytał tego biednego bezdomnego, że kurde ukradł piwo bezalkoholowe, ale piwo, za 4 zł, ukarał go mandatem. Czy ktoś się rozpytał, czy dobrze policjant zrobił? Nie, przyniesiony mandat, nikt nie wnika. Ale jak tego samego bezdomnego za bezalkoholowe piwo nie ukaże, tylko pouczy, kradzież była, ty pouczyłeś. Paweł, dlaczego ci ludzie, kurde, tam na dole widzą, co się dzieje? No bo ja bardzo szanuję tych policjantów, kurczę, bo tak się psioczy, rozumiesz, no ostatnie, kurczę, te 2-3 lata pokazały, no niestety ta opinia na policję, no jest straszna. Ludzie, kurwa, no wręcz czasami mam wrażenie, że już plują na mundur policjanta, to jest bardzo przykre. Ale, kurczę, zostało gro policjantów, którzy naprawdę, no stawiają podstawa prawna. Wypisz, wymaluj sytuacja ze Szczypawami. Powiedz mi tak, co, dlaczego oni mają ten rozum, kurczę, w głowie?
a ich kierownicy, wyżsi przełożeni, ej pierdolą, statystyki mają być wykonane. Przecież co, ich ktoś zwolnił z myślenia, nie widzą co się dzieje na ulicach, ile ludzie mają pieniędzy, kurczę, w obecnych czasach. Powiedz mi, dlaczego oni tak ulegają to presji? Bo tu bardzo słyszę, nie chciałbym, ale bardzo słyszę właśnie o później rozdawaniu pieniążków, im wyżej tym lepiej i tak dalej, tu oszczędności. Słuchaj, bo już zaczynam naprawdę tak podejrzewać. Słyszę tak, co koledzy mi mówią, policjanci. On papier do drukarki musi kupić, on ze swoją srajtaśmą przychodzi. Teraz był tak głośne pismo, jeden czajnik, bo oszczędzamy, jeden czajnik na iluś tam, tak? Zabierali czajniki, to byłem w szoku. Jak dostałem, widziałem to pismo na rozumiesz? Na własne oczy, chyba każdy, bo to krążyło po sieci, więc nie jest to jakaś tajemnica, że normalnie tyle i tyle, że czajniki likwidowane, takie inne rzeczy. Ba, teraz już się boją co w zimę, jeśli chodzi o farelki i inne takie rzeczy, bo to już nie było fajnie, a teraz mało tego, nawet jest zwracane, policjantom zwraca się uwagę, że światło zostawił włączone, bo za to też już się zaczynają przypierdalać. Dlaczego? Rozumiesz, to wszystko dla tych, ci na dole, rozumiem, myślą, to są nadwyżki tego i tak dalej, za to ci wyżej są, za te wyniki swoje, ci tak pokazuje, kurczę, jakby tam coś, ci wyżej są. I to policjanci o tym mówią, bo oni dostają normalnie pieniądze za to, kwartalniki kurwa rosną, pięknie sobie rozdają. Słuchaj, czy ja rozumiem, co to są, tylko i wyłącznie pieniądze? Czy co? Z jednej strony nie ma pieniędzy, kurczę, policjanci to o tym wspomniałem, kupują takie, a nie inne rzeczy, a z drugiej strony jest takie parcie na, ja nie rozumiem, zwolnił ktoś tych wyższych przełożonych z myślenia, o co tutaj się rozchodzi? Bo ci na dole zawsze dostają w pizdę, rozumiesz? Cały czas. Słuchaj, nie generalizując, nie wszyscy przełożeni wyższego szczebla właśnie w taki sposób postępują, jak jest tu mówione. Sam mówię, że jakiś tam kierownik się odezwał i widzi, tak, co się dzieje. Tak, okay, i też stanął, okay, co tak, to za, co to no. za, że tak powiem, dałatajstwo się dzieje. Wracając, powiedziałeś słowo pandemia. Pamiętasz, ile w tamtym roku, czy dwa lata temu, za prawidłową reakcję, że tak powiem, policjantów przełożeni wzięli, RMF podawało, oj, 30 baniek czy ileś poszło dla przełożonych. Czyli z tego, co mnie informacje doszły, najniższa premia była kończyła się i była na poziomie kierowniczym, czyli powiedzmy kierownik jakiegoś tam wydziału, dostał w granicach 5000 zł. No i teraz odpowiedz sobie, połącz sobie kropki. Po co są te presje? Ja zawsze mówiłem, popatrzeć tylko po komendach, gdzie są, powiedzmy w cudzysłowie, lepsza statystyka, lepsze wyniki, jakie pieniądze idą do tej komendy. Wszystko idzie za tym. Niestety, wszystko idzie za tym. Nie ma, to nie jest równo przydzielone na stan etatowy, za ogólnie, za opinię mieszkańców, że dobrze, dana jednostka dobrze funkcjonuje, że jest wszystko okej. Okay. Tu idzie wszystko za statystyką, która jest kurwa obowiązkowo tylko i wyłącznie zbierana, a nie na podstawie, a nie pracują dla statystyki, bo takie są ogólne przekazy z komendy głównej. Wyjdzie rzecznik prasowy, jeden, drugi mówi, statystyka jest tylko i wyłącznie gromadzona. Ale to nie jest prawda. Ale to nie jest prawda. Robiliśmy materiał. Wiesz co, no ta statystyka niszczy ludzi, kurwa, no po prostu niszczy. No. Ale to ludzie... nie statystyka. Przełożeni, którzy no dla... dokładnie. Którzy do tego... Słyszałem takie zdanie od jednego z moich przełożonych. Paweł, zrób co ci każemy, Pierre, to w gruncie się pierwszego zgadza. No ale to nie idzie w dobrym kierunku. No ale takich, tacy są niestety przełożeni, dlatego są takie pisma, o których wspomniałeś, takie informacje, że przychodzą do komend. Teraz proszę pokazać mi, jeżeli bym służył, proszę mi pokazać to pismo, kto go wystawił, dlaczego ja się mam rozliczać, spowiadać, że ja nadałem pouczenie dla tego i tego delikwenta, za takie, a nie inne wykroczenie. Dlaczego ja się rozpowiadam? Podstawę prawną. Czyli co, radziłbyś po prostu... wszyscy kurwa, złapać się za krocze, czy tam są jaja, nie kinder, niespodzianki, po prostu mówić jednym głosem, bo dokładnie. Rozumiem, wtedy zrobią to po prostu dla siebie, dla swojego własnego kurwa spokoju, bo jeżeli każdy da się, pojedyncze jednostki dadzą się kurwa zastraszyć, to jest pozamiatane, to będzie tak samo jak za srandem i będą latać jak galerianki, no taka jest prawda, a zobacz, a wspomniałem tutaj, pamiętasz jak mówiłem, czyli po prostu wrócić do tego, co kiedyś opowiadałem, że jeden gościu taki, który był taki
opowiadałem o historii takiego policjanta i o jego komendzie, że był zawsze taki, rozumiesz, mandaty stawiał, taki był obowiązkowy, tak jak staluch, jak to się mówi w wojskowym żargonie, a jak przyszło o wystawianie polecenia nie pouczać za maseczki ten, to on jako pierwszy, halo, halo, proszę o podstawę prawną. I okazało się, że od niego efekt poszedł domino, bo on się odwoływał tylko i wyłącznie do przepisów. Z jakiej okazji? Jeżeli chcecie mnie karać, to proszę podstawę do ukarania i inne takie rzeczy. No i po prostu zrobić to jest ten sam przypadek, tak? No bo co mają do... Albo będą po prostu, rozumiem, albo się do tego dostosują, będą latać, biegać, stawiać mandaty za wszystko, ale to człowieku, no na siłę, no ja sobie nie wyobrażam wyjść na ulicę, no dobra, no przecież dam tu pouczenie. Nawet jeżeli pojechałem tam na jakieś, rozumiesz, wezwanie, coś, no dam to pouczenie, bo jakaś drobna kradzież albo coś takiego, widzę, że gościu nie ma pieniędzy, nic z tego nie będzie. Nie wyobrażam sobie, że ja mam w tyle głowie, ale mi kurwa naczelnik, komendant, chujwik, kto tam rządzi, ale mi dopierdoli, nie, dobra, to ja go ukaram. No ty, no ja bym chciał patrzeć w lustro. No żebym właśnie. Miał, to ja oceniam w końcu, prawda? Ale właśnie, ty oceniasz, ty jesteś na miejscu i ty oceniasz. I teraz tak, ja się złapałem trochę za późno na tym, ale teraz tak, przychodzi taki przełożony do policjanta, nie miałeś wczoraj wyników, pisz notatkę z przebiegu służby i tak dalej. To co powiedziałem już, proszę mi dać podstawę prawną i to polecenie na piśmie, żeby nie wyszło, że ja sam się za przeproszeniem idę podpieprzyć. Bo to oni na podstawie, w cudzysłowie, samopodpieprzenia wtedy tworzą swoją dokumentację i dorabiają uszy. Dorabiają uszy do ideologii. Wtedy wymyślają etykę, wymyślają nie wiadomo co i tak dalej. A wspomnę tu, jeżeli była pandemia, bodajże czwarty paragraf z etyki zawodowej. Zakaz inicjowania zdarzeń dyskryminacyjnych przez policję. A co to było za latanie po galeriach i karanie ludzi za maseczki i ten... Jaka to nie była dyskryminacja? To przełożeni kazali robić. Oni powinni za to wszyscy odpowiedzieć w tej chwili. My powinniśmy... Rozumiem, no... Właśnie może dlatego jest takie oburzenie, bo policjanci wyciągnęli z wnioski? Nie wyciągnęli wniosków. Niektórzy, no, ale... którzy... Słuchaj, policjanci, ci co za pandemii się dali zaszczuć, bo kredyt, bo ciężka sytuacja, bo nie może dorobić, bo nikt mu zgody na dorobienie nie da, bo jest uwiązany za przeproszeniem jak pies przy budzie w tej komendzie, jeden i drugi. Robi na trzy etaty, ma opłacone za jeden. Nic z tego nie ma. Przychodzą premie kwartalne, półroczne i tak dalej. Nie dostaje, no bo jest oportunista, bo się odezwał, a nie daj Boże teraz, co policjantów czeka. I teraz właśnie przykład premii i tego wszystkiego. Nie przyjedzie z wynikami, zrobił mu postępowanie, że nie ma wyników i tak dalej, robił mu postępowanie w cudzysłowie za nieefektywność, tak? Mhm. Żeby to postępowanie się miało zakończyć rozmową dyscyplinującą, notatką tak zwaną. Ta notatka jest ważna przez rok czasu i ten policjant przez najbliższy rok czasu również już jest w cudzysłowie karany, jest omijany, wykreślany z list przy jakiejkolwiek premii, żeby to miało być 50 zł. Nie dostanie nic. Bo już był karany, żeby złapał później, żeby mu darzyło, nie wiem, zatrzymał handlarza narkotyków, złodzieja samochodów i tak dalej. Nie dostanie premii, uwierz mi. Przełożeni zgarną za wynik pieniążki, bo na komendę przyjdą, przyjdzie pula za wynik, ale ten policjant nie zobaczy ani złamanego grosza. Nawet mu, kurde, nie doleci, że jakieś pieniążki za wynik przyszły. Znam sytuację z mojej komendy, niestety takie były sytuacje. Był wynik, przełożeni brali pieniążki, a ci, którzy ten wynik naprawdę zrobili, którzy się musieli przyłożyć do roboty i copnęli z buja, nie dostali złamanego grosza. Historia zna takie przypadki, chyba każdy w swojej komendzie takie przypadki zna, a policjanci wiedzą o tym doskonale. No chyba, że był za przeproszeniem spadochroniarz, odpowiednie nazwisko, z odpowiedniego linii poparcia, żeby nie wiem jak zmulił, kurna, zawsze dla niego była najwyższa pula. Paweł, wiesz, to cieszy, że tacy ludzie są, że kurczę, że fajnie, że ja z takimi mogę porozmawiać. Ale kurwa, no powiem ci porządni w mundurach są wjebani. To już bez względu jaki mundur noszą, czy jest to policjant, czy jest to żołnierz, czy jest straż graniczna. Ci, którzy działają zgodnie z prawem, są dla społeczeństwa, bo są dla społeczeństwa i chcą być
bo mają te wartości w serduchu, wiedzą po co służą, jakie mundur noszą, Olek, jakie są ich obowiązki, oni są jebani. Olek, i teraz widzisz, kto jest rypany? Ten właśnie porządny, który ma troszeczkę godności swojej i szanuje godność drugiego człowieka. Chce być dla niego człowiekiem. Coś się stało? Wiadomo, uwierz mi, ten policjant, który jest dla drugiego człowiekiem, on nawet nie odwróci głowy, on nie mrugnie brewką przed typem, który zrobi naprawdę coś złego. I ten policjant jest... Ja mu ten mandat, jeśli mu się należy. I to z najgorszej, najwyższej półki i żałuje, że jest tak mały. Uwierz mi. No. Bo to jest wtedy mandat z najwyższej półki, jeszcze ten policjant żałuje, że jest właśnie zadane wykroczenie w taryfikatorze, tak mały ten mandat. Bo są i tacy. Są i takie przypadki. Ale dla tych właśnie biedniejszych, inflacja, mówi się 16-17%, ale żywność zdrożała prawie 50%, jak nie więcej. O tej inflacji nikt głośno nie mówi. Ludzi nie stać. Siła nabywcza naszej wypłaty, mimo że powiedzmy chwalą się teraz przed wyborami, poszły pensje do góry, poszło to, ale teraz popatrzeć na siłę nabywczą średniej krajowej, na siłę nabywczą jeszcze sprzed powiedzmy 3 lat, to ta siła nabywcza tej wypłaty dużo spadła. Do tego wzrost cen prądu i wszystkich opłat, podatków, niepodatków, utrzymania, w ogóle wszystko poszło do góry, sami wiemy. Wypłaty, bo tyle wzrosły wypłaty, ale siła nabywcza tego pieniądza spadła. Za tę samą, za niby większą wypłatę kupujemy, dużo mniej możemy kupić niż jeszcze 3 lata temu. Mhm. Ale przełożeni nie, no niestety, widzisz, statystyka, robiliśmy materiał o miernikach zadowolenia, które wychodzą z Komendy Głównej do realizacji. Robiliśmy to. Niech ktoś wróci do tego materiału, jeżeli chce sobie posłuchać. Piszę w Google, mierniki zadowolenia, Komenda Główna, wszystko wyskoczy, wszystko jest. No chyba, że po materiale dzisiejszym pokasuje. Bo i takie cuda się zdarzają. No zdarzają się takie cuda. W ogóle, nie wiem czy wiesz, ale te nasze materiały, które my dajemy, są obserwowane. Ja wiem to na 1000%. Ja też wiem. Pozdrawiam obserwujących. Czy twoje, jakie dajesz, twoje wszystkie opinie są po twojej linii obserwowane, tak jak moje, po mojej linii, że tak powiem. Powiem wam tutaj... przy okazji dla tych, co oglądają, dla tych, którzy mają to oglądać, to słuchajcie, kurczę, fajnie, że się zgłasza, to my to wszystko robimy po prostu dla was, żebyście mogli mundur nosić z godnością, żebyście nie musieli występować przeciwko tym ludziom, żeby wasi przełożeni wstydzili się wręcz, kurwa, wam dawać takie, a nie inne polecenia. To jest dosłownie, kuźwa, wstyd. No ludzie, ogarnijcie się tam w końcu, ja nie wiem, bo... Olek. Ludzie są douczeni, ludzie, bo chciałem coś powiedzieć, to wszystko dąży do tego, znaczy to jest proces, który się na razie nie chce zatrzymać, tak samo w wojsku, jak i w policji, bardzo dużo doświadczonych ludzi nie chce w tym już po prostu uczestniczyć, oni idą w pizdziec, na nasze miejsce wiadomo kto mówi, temat rzeka, jeśli chodzi o wyszkolenie i tak dalej, na obecną, jeśli chodzi o policję, rozumiesz to, z tego co się już zorientowałem, to jest po prostu jak najszybsza droga, żeby jak najszybciej wysłać policjanta na ulicę, najlepiej, żeby on specjalnie nie myślał, nie miał samodzielnego myślenia, kuźwa, żeby najlepiej był ślepo posłuszny, wykonywał te polecenia, ale Paweł, do czego to doprowadzi? Bo ten materiał, który przychodzi za nas, powiedzmy, no to nie idzie w dobrym kierunku, to musi kiedyś pierdolnąć i będzie brzydko, rozumiesz, bo... Ten materiał, który za nas przychodzi i ślepo wykonuje polecenia, niech zauważy jedną rzecz. Przychodzi do roboty, chodzi w mundurze 8 bądź 12 godzin. Później jest wolnym człowiekiem. Idzie do innego miasta, idzie do innej wsi, przyjeżdża inny patrol. Jeżeli inny patrol też jest tak średnio myślący jak i on, i za byle co, daj pan dowód, a ja z tej firmy. A co mnie to obchodzi, że ty jest z tej firmy? Dawaj dowód, mandat 500. Tak. No, karma. Karma. Ale wraca. Paweł, powiedz mi... Wróci to do nich. To do nich wróci, bo jeżeli... No, karma zawsze wraca. Zawsze. Także to jest taka suka, co zawsze wraca. Ale Paweł, wiesz co? Chcę to zatrzymać ogólnie, jakby ludzie chcieli, mogą to zatrzymać czy nie? Mogą, tylko musi być jedność w jednostkach. I po prostu wszyscy. To samo, co było za pandemii. Niestety, nie. Jaka podstawa? Mhm. Tylko jednością, nie dać się zastraszyć, nie pozostać samemu na polu bitwy, tak jak ja zostałem sam na polu bitwy. Niestety, zdrowie się posypało, nie wytrzymałem, odszedłem ze służby.
Paweł, ale zobacz, postęp jest. Jednak ci ludzie się zgłaszają, jednak ci ludzie chcą z nami rozmawiać, przyznają nam rację, rozpoznają już nasze logo na ulicach i takie przecież przypadki, o takim czy słyszeliśmy, potrafią podejść, pogadać. Ja niedawno tu uczestniczyłem w Koszalinie właśnie na jednym, na jednej właśnie takiej imprezie, gdzie policja obstawiała wieczorne takie zdarzenie. Chodziło tam o ten car racing, inne takie kurde rzeczy. I takie miałem akurat wrażenie, że też stanąłem bliziutko, logo było widoczne. Ja się zresztą też nie ukrywałem. Dłuższy kontakt wzrokowy, uśmiech. Słuchaj, to jest fajne, że jednak policjanci słyszą o tych historiach, że jesteśmy słyszalni przez tych policjantów. To, no nie wiem, no ja wiem jedno no bo to jest przykre, ci ludzie mają kurwa powoli już dość, ja współczuję w ogóle takiej roboty, ludzi coraz mniej, a obowiązków coraz więcej, statystyki coraz bardziej wymagane, na tą samą wypłatę. Psychicznie są zmęczeni, powiem ci, że nie chciałbym wykonywać takiej pracy na dzień dzisiejszy, ale patrz, bo prawie zgubiłem myśl, wiem, że jest to możliwe, na przykładu takim jak mówiłem, tam gdzie powiedzieli, jeśli chodzi o maseczki, podstawę prawną i tak dalej, tam ni hu hu nie można było wymóc na policjantach tych, wiadomo, byli ludzie, którzy sami się wpieprzali, prowokowali tych policjantów w taki sposób, że ja sam by dopierdolił mandat i żałował, że nie jest tak wysoki. Ale powiem ci, idzie to zatrzymać i ja wiem, że można. A to są takie kuźwa, a to są takie kurcze naciski, no powiem ci to, wiesz co, no, ja naprawdę, bo ci ludzie, ja pamiętam te rozmowy kiedyś z policjantami, a teraz, jakie są teraz, oni moment, wiesz co, to jest takie zrezygnowanie, rozumiesz? I czekanie tylko, kiedy będzie mógł raport pierdolnąć, no bo to są najczęstsze takie właśnie głosy. Ale ja tylko czekam, ja pierdolny raport. Raport, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest raport, zgłoszenie, nic, tylko auf Wiedersehen, kurde, żegnam się, tak jak u nas wypowiedzenie po prostu stosunku służbowego w żargonie wojskowym. Tak jest właśnie w policji, nazywa się to raport po prostu. No i tyle, no i kurczę. Ale wiem, że można, także wszystko w waszych rękach, panowie, moim zdaniem, tylko mówcie jednym głosem. Olek, właśnie, mówcie jednym głosem. Jak rozmawiamy tutaj, nasza Agnieszka, pani sekretarz stowarzyszenia, wrzuciła mi zwrotki. Te, co ostatnio wysyłałem zawiadomienie do prokuratury. No. Właśnie jest potwierdzenie, że zawiadomienie na prokuraturę, która się uchyla od jakiejkolwiek odpowiedzi, co z naszym zawiadomieniem, zostało zrobione, dotarło do IPN-u, dokumenty dotarły, więc teraz... No, tam lecimy na grubo, ja myślę, że tutaj powinniśmy zupełnie osobny odcinek na ten temat zrobić. Policyjni, którzy w tej chwili są, za przeproszeniem, napiętnowani za brak efektywności, za stricte, trzeba to powiedzieć, za statystykę, niech trzymają kciuki i niech w odpowiednim momencie też zaczną po prostu mówić ludzkim głosem i mówić prawdę, co się działo, jakie były naciski przez przełożonych. Bo niestety oni wszyscy są bardzo skorumpowani politycznie i za to odpowiedzą. Poszło to zawiadomienie. No i o tym powinniśmy też porozmawiać. Słuchaj, Paweł, jednego razu też chciałbym taką, jakąś już potraktujmy to jako taką zapowiedź, ale też chciałbym porozmawiać o ludziach, którzy są na stanowiskach typu no jakichś tam kierowniczych w tym, z namaszczeniem bądź nie, coś rozumiesz, i to są ludzie, którzy gdzieś tam kiedyś przed wstąpieniem do policji mieli za uszami mocno, a teraz no tobie też, kurczę, to jest taki temat, taki troszeczkę, który wcześniej z tobą obgadam, ale sam wiem na przykład, ale nie będę mówił akurat ani stopnia, ani nazwiska, ani ten, ale znam jeden taki przypadek, się ostatnio nasłuchałem w Słupsku, gdzie gościu, jak to się mówi, sam niefajnie się prowadził przed byciem policjantem, teraz rozmowy zajmuje kierownicze stanowiska i nie liczy się kurwa z nikim, a takich ludzi słyszałem i w wojsku, i w policji jest sporo, i to, co oni wyrabiają, to woła o, jak to się mówi, polstwo do nieba, nie? A wiesz, dlaczego taki zajmuje stanowisko kierownicze? No. Czemu? Bo taki chodzi, strzela z ucha. Bo taki za stówę, no, za przeproszeniem, drugiego człowieka ma za nic. Właśnie. Taki, dlatego taki przełożony średniego szczebla, tudzież wyższego,
jest bardzo pożytecznym człowiekiem dla góry samej. Dla góry samej, dokładnie. Nie dla ludzi na ulicy, a policja jest powołana dla obrony ludzi, a nie kurde przełożonych. Dokładnie. A przełożeni, jak są tacy generałowie, pułkownicy mądrzy, mają 30, 25, 3, ponad 30 lat stażu służby. Proszę bardzo, na ulicę zapraszamy w dzisiejsze realia. Proszę wyjść do ludzi, rozmawiać, nakładać mandaty, przeprowadzać interwencje. Wiem, że wielu się nie przestraszy, ale wielu... Wielu, tak. Tu właśnie poruszyłeś ciekawy temat, bo w trakcie tych wszystkich rozmów, kurczę, teraz tak mi przyszło do głowy, też, że przychodzi odnośnie tego materiału, przychodzą policjanty z namaszczenia, bądź nie namaszczenia, rozumiesz, no oglądali się policjanty, jak to jest, policjanci, policjantki, czy jak to leci na Polsacie, czy coś tam, coś takiego, rozumiesz, nie? Wyglądam, ale coś było. I ta młodzież właśnie, to jest taki przykład, tak, wiesz, i jest wezwanie na interwencję, ale co, jedziemy, no to, a starszy policjant, kurde, starszy służbom i tak dalej, znający życie, mówi, nie, no kurwa, poczekamy, aż sami się tam zadzwonią, że już nie trzeba. Rozumiesz? Że to jest, tu się kłania, wyszkolenie, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ja, ojejku, powiem ci, że... Olek, wyszkolenie jedno, tylko brak samodzielnego myślenia i możliwości rozumowania i podjęcia tu, teraz decyzji. Pamiętaj, my na ulicy jako policjanci, my mamy sekundy na podjęcie prawidłowej decyzji, sekundy. Dokładnie. To nie jest, że później ktoś siądzie nad stertą papierów, która powiedzmy jest stworzona po jakiejś interwencji i on ma tydzień, dwa, miesiąc, żeby to przeanalizować, przekropkować, poprzecinkować i czy to wszystko jest ten i do czego by się tu dopierdzielić. My mamy sekundy, niestety wyszkolenie, a teraz wyszkolenie młodzieży policyjnej naprawdę leży. Leży. No niestety. Niestety ci wartościowi wykładowcy, którzy uczyli, też już większość z nich odeszła. Kto przychodzi? Tak, tacy jak mówiłeś, następcy po nas, co nie do końca wszystkiego wiedzieli, a jeszcze jak się boi własnego cienia i jest ugodowy, to on powie prawdę na tych wykładach, on przełoży prawdę, albo nie ma doświadczenia na ulicę, na wykłady go schowali, bo i tacy się zdarzają. To jest wykładowcą tylko dlatego, że się na ulicy nie sprawdził, to go nie mieli gdzie schować, to go schowali na uczelnię. Jakie on ma doświadczenie na ulicy? Tyle co ja chorobowego, za przeproszenie? Już nie mówię, że urlopu? Tylko doświadczenie na ulicy służbowe, tyle co ja chorobowego miałem? I on będzie uczył policjantów, jak on ma się zachować na służbie? Czego on nauczy? Stricte czystego, biurokratycznego pisania, które w wielu miejscach naprawdę odbiega od rzeczywistości w tej chwili? Niestety, policjanci, jedność. Zacznijcie mówić tylko jednym głosem. I jeden nie się stawi za drugiego i nie ma, że się boimy, tylko wszystkich was nie zwolnią. A możemy wam powiedzieć i ja, i Paweł, że znamy, kurczę, takie przypadki, gdzie no idzie to zatrzymać. Wy decydujecie tak naprawdę o wszystkim. To nie są bogowie. Ci ludzie, którzy są nad wami, różnią się tylko i wyłącznie pagonami. Oni tak naprawdę za bramą danego komisariatu, za bramą danej jednostki, oni są nikim. Nikim tak naprawdę. Ale zauważ, słaby człowiek, w większości słaby człowiek, jeżeli chcecie do czegoś przekonać, przede wszystkim krzyczy, drze się. Dokładnie. Nie ma argumentu, tylko bo tak, czyli jeżeli przychodzi przełożony, czy ma komisarza, czy ma inspektora i zaczyna drzeć diabłę, to trzeba spokojnie powiedzieć, podstawa na piśmie i polecenie na piśmie, a on niech się drze, znaczy się, że jest słaby. Paweł, ja myślę, chyba wszystko powiedzieliśmy. Jedyne co, to chyba się zgodzić ze mną, że jeżeli byłaby jakaś drastyczna sytuacja na komisariacie, kontakt @brodimunduru.pl albo poprzez nasze Facebook, cokolwiek. Jest mnóstwo możliwości, żeby do nas napisać. My mamy też nie tylko swoją własną wiedzę, ale też się wspieramy i mamy ludzi, prawników, radców prawnych, którzy nam doradzają swoją wiedzą. Możemy z niej skorzystać. Na pewno coś tam dorodzimy albo pokierujemy do osób, które są kompetentne, żeby wam pomóc. Tyle, no. My wiemy, jak to jest nosić mundur taki czy inny. Wiemy, jakie to są naciski. Mamy swoje lata doświadczeń. Wiemy, jak się czujecie chodząc do roboty i jak to jest być naciskanym. Przerabialiśmy to, kurczę, wszystko. Olek,
Jak będziecie gadać jednym głosem, to wszystko jest możliwe. Jak macie kłopoty, zgłoście się, jeżeli nie potraficie sami, dodamy wam sił. Postaramy się w każdym razie i tyle. Ja jestem do waszej dyspozycji, Paweł jest do waszej dyspozycji. Mamy też i wielu, wielu innych, którzy dalej służą, dalej są, dalej robią swoją robotę we własnych jednostkach, komisariatach i tak dalej, obojętnie jaki mundur noszą. My nie jesteśmy wszyscy cywilami, prawda? Też niedawno zciągnęliśmy ten mundur, także troszeczkę odwagi. Ja uważam, że oddolnie możemy rozpierdolić wszystko. Tak naprawdę to od nas zależy, jaki mamy komfort pracy. A co jak co, uważam, że policjant przede wszystkim musi mieć komfort roboty. Tutaj musi mieć komfort psychiczny. Wtedy będzie wykonywał dobrze swoją robotę. No i tyle. Przełożony jest mu zobowiązany zapewnić wszelkie środki do bezpiecznego przeprowadzenia interwencji. Pamiętajcie, nie pchajcie się w nic. Wojsko jest jedno takie piękny punkt w regulaminie, że każdy żołnierz ma prawo być dobrze dowodzonym. Dokładnie tak. No dobra, Paweł, co? Aleksander Siergiej, Paweł Kuliński, pozdrawiamy serdecznie. Postaramy się być tu częściej, ale mamy tyle roboty, że czasami nie idzie. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, pisać. Jeszcze raz mówię, kontakt małpa.bronimomunduru.pl. No to co? Do usłyszenia. Do usłyszenia.